nie będę się o nic prosił. Już więcej nie poproszę. Zdarza się, że czasami tak mówimy albo słyszymy kogoś, kto tak mówi. Nie będę o nic prosił, po prostu nie będę się płaszczył. I dzisiaj tak w pierwszym czytaniu mówi Achaz, kiedy Pan Bóg mówi, proś o znak dla siebie, ja ci pokażę przez znaki, pokażę ci wszystko, będziesz wiedział, co robić. A Achaz mówi, nie będę prosił. Jest to dla nas jakiś trud i ból, żeby wejść w postawę proszącego, żeby wejść w postawę tego, który jest zależny od kogoś. Dużo bardziej wolimy dawać, dużo bardziej wolimy, kiedy to nas ktoś prosi. Wtedy mamy serce otwarte, ale kiedy mamy poprosić nawet o drobną rzecz, o pomoc, o jakąś wskazówkę, zapytać coś jeszcze raz o jakąś rzecz, to często zamykamy się i już nie chcemy tego robić. Tymczasem być w postawie proszącej, być w postawie człowieka, który jest zależny od drugiego, to jest jakiś rodzaj pokory, czasami trudnej, czasami bolesnej, ale niezwykle potrzebnej.